Szanowni Państwo, wspólnie z 16. Tczewskim Batalionem Saperów w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego chcieliśmy przypomnieć bohaterów powstania, a w szczególności przypomnieć tych, którzy później swoje powojenne losy związali ze Stalową Wolą. Celem naszej produkcji filmowej nie jest polityczna ocena skutków Powstania Warszawskiego, ale jedynie oddanie czci i pamięci bohaterom tamtych wydarzeń. W kolejnych odcinkach natomiast przedstawimy Państwu sylwetki tych mieszkańców Stalowej Woli, którzy zamieszkali tutaj już przed wojną, pracowali w zakładach południowych, a później walczyli w powstaniu. Żołnierze 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w sposób szczególny pamiętają o wydarzeniach Powstania Warszawskiego oraz o jego uczestnika, albowiem nasz patron, pułkownik Franciszek Niepokulczycki, był jego uczestnikiem. Pułkownik Franciszek Niepokulczycki w okresie Powstania Warszawskiego był szefem Wydziału Saperów w oddziale 3 Komendy Głównej Armii Krajowej. Nasz patron kierował całością produkcji materiałów wybuchowych, granatów oraz butelek zapalających. Pod koniec września 1944 roku Franciszek Niepokulczycki otrzymał awans do stopnia pułkownika. Po zakończeniu walk powstańczych trafił do niemieckiej niewoli w Oflagu 2C w Oldenburg. Jako żołnierze 16. Tczewskiego Batalionu Saperów jesteśmy dumni, że nasz patron uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego żołnierze 16. Tczewskiego Batalionu Saperu pragną uczcić bohaterską postawę mieszkańców Stalowej Woli, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć, tracą życie. To słowa polskiego wieszcza Kamila Cypriana Orlanda. Znane są polskie nekropolie w Lwowie, na Łuczakowie, Wileńska Rosa, Warszawskie Powązki. Cmentarz w Stalowej Woli nie ma wprawdzie tak bogatej historii, ale ci, którzy na nim spoczywają, dobrze zasłużyli się ojczyźnie. Powojenne losy rzuciły do Stalowej Woli wielu powstańców warszawskich. Kilku z nich spoczywa na stalowolskim Santokampo. Jednym z powstańców warszawskich pochowanych na stalowolskim cmentarzu jest Zbigniew Stagur, pseudonim Billy, żołnierz kompanii K1 Batalionu Karpaty, pułku Armii Krajowej Baszta. W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego znajdował się na terenie Warszawskiej Woli. Zbigniew Stagur urodził się 27 lutego 1925 roku w Warszawie. Po klęsce września w 1939 roku wspólnie ze swoimi kolegami zabezpieczał broń i amunicję pozostawioną przez żołnierzy Wojska Polskiego na terenie dzielnicy Wola. W 1940 roku rozpoczął pracę w fabryce Tadeusza Windygi. W 1942 roku w marcu został zaprzysiężony jako żołnierz kompanii K1 Batalionu Karpaty, pułku Baszta Armii Krajowej. Wybuch Powstania Warszawskiego zastaje Zbigniewa Staguna na terenie dzielnicy Wola. Pierwsze godziny walk Powstania Warszawskiego spędza wspólnie z żołnierzami zgrupowania Radosław na terenie ulicy Działdowskiej w rejonie cmentarza Ewangelickiego. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku Zbigniew Stagun zostaje ranny. Po przetransportowaniu do szpitala Marii Karola na warszawskim Lesznie wraz z grupą mężczyzn zostaje schwytany przez Niemców. Osadzony w kościele świętego Wojciecha, zostaje następnie przetransportowany w rejon Śląska, skąd po nieudanej ucieczce
zostaje przetransportowany na teren Niemiec. Do Warszawy powraca w maju 1945 roku. Powstańcze drogi rzucają Zbigniewa Staguna w 1952 roku do Stalowej Woli, gdzie podejmuje pracę jako ślusarz w Hucie Stalowa Wola. W Hucie Stalowa Wola pracuje do 1982 roku. Po 1990 roku Zbigniew Stagun uczestniczy w pracach Koła Miejskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestniczy w wielu spotkaniach z młodzieżą na terenie miasta Stalowa Wola. Zbigniew Stagun umiera 18 października 2003 roku. Zostaje pochowany na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli. Na stalowowolskim cmentarzu spoczywa również pani Waleria Ambroziewicz-Pluta, pseudonim Czapla, uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka 4. Zgrupowania Armii Krajowej, GUR. Osoba zasłużona dla miasta Stalowej Woli. Waleria Ambroziewicz-Pluta urodziła się 14 kwietnia 1927 roku w Chorochowie na Wołyniu. W roku 1939, po wkroczeniu Rosjan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie z mamą i siostrą przedostaje się do Warszawy. Powodem było aresztowanie ojca Michała Ambroziewicza przez Rosjan. W 1941 roku Waleria Ambroziewicz rozpoczyna swoją działalność konspiracyjną. Rozpoczyna ją w 23. Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerskiej. Zajmuje się tam m.in. kolportażem konspiracyjnej prasy, szkoleniem medycznym. Z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego Waleria Ambroziewicz zostaje sanitariuszką w 4. Zgrupowaniu Armii Krajowej GURT. Służbę powstańczą pełni jako sanitariuszka w szpitalu polowym przy ulicy Złotej 58. Przebywa tam do końca kapitulacji Powstania Warszawskiego. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego zostaje wraz z personelem medycznym szpitala przetransportowana do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie trafia do obozu w Czerwonym Prądniku pod Krakowem. W 1961 roku Waleria Ambroziewicz-Pluta przybywa do Stalowej Woli. Przybywa wspólnie ze swoim mężem Stanisławem, lekarzem medycyny. Pracują w Stalowej Woli. Waleria Pluta znana jest pośród mieszkańców Stalowej Woli jako osoba, która była zawsze zaangażowana w pomoc słabszym i potrzebującym. Działa aktywnie w środowiskach kombatanckich, wspiera działalność Związku Niewidomych, pomaga biednym. Waleria Pluta przez wiele lat sprawowała mandat radnej miasta Stalowej Woli. W 1988 roku została wyróżniona wpisem zasłużonym dla miasta Stalowej Woli. Za swój udział w Powstaniu Warszawskim otrzymała Warszawski Krzyż Powstańczy. Po 1990 roku Waleria Pluta włącza się w działalność Koła Miejskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zostaje matką chrzestną sztandaru Koła Miejskiego. Wielu mieszkańców Stalowej Woli pamięta Walerię Plutę jako osobę, która zawsze niosła pomoc potrzebującym. Waleria Pluta, pseudonim Czapla, uczestniczka Powstania Warszawskiego, umiera 3 stycznia 2011 roku. Jej postać została uwieczniona na kartach wielu monografii poświęconym powstańczej służbie zdrowia.